Udało się wejść. Znajdujemy się w opuszczonym barze. Widać to już na samym wejściu. Mamy tu troszkę alkoholi. A tutaj mamy wejście do środka. Tutaj piwka. O kurde. Zaplecze. Wieża Panasonica. I kuchnia. Tu jakaś wkrętarka. Z tego co wiem, to zostało tu bardzo dużo produktów. Zaraz sprawdzimy, czy to prawda. Magazyn? Najprawdopodobniej tak. Piwnica. Wejdziemy od razu, czy nie wiem, czy schody nie runą. Brakuje szczebli, dlatego nie będę tam wchodził. Ale widzimy, że jest tutaj piec centralnego ogrzewania. O, jest wejście do baru, ale to za chwilkę. Zobaczymy najpierw, co jest na zapleczu. Jakaś drewniana szafa. Dużo szkła. Parasol z Coca-Coli. Tu chyba była dowodówka. Ale nie dokończyli. Kolejny magazyn. Sporo tego tutaj. Tu niegdyś były wódki, wina. Chyba nie. To chyba sypialnia jest. Dobra. Wejdziemy teraz do baru. O kurczę. Faktycznie sporo rzeczy zostało. Kasa fiskalna. Wyjęta szufladka. O kurde, całkiem fajny bar. Pamela Anderson, każdy zna. Ze Słonecznego Patrolu i nie tylko. Oto nasz bar. Kiedyś były tutaj pełne butelki poustawiane. Niestety już zmieniły właściciela. Albo ktoś się po prostu poczęstował. Kolejna loża. Zajęta przez słonia. Tu ktoś wprowadził szafę do łazienki. Nie wiem dlaczego. Musimy wejść za bar. To chyba z drugiej strony.
O kurde, naprawdę sporo. Mamy tutaj menu. A tutaj co? Kolejny magazyn? Chyba tak. Ozdoby świąteczne. Wejdziemy za bar teraz. Jak zwykle się spóźniłem. Lodówka była wypełniona alkoholami. Teraz już nic nie zostało. Już się tutaj odpowiednio poczęstowali. Nic nie zostawili, ani łyczka dla Pepola, ale skąpe dranie. Tutaj są lodówki? Tak. Lodóweczka. Jest tylko tonik, ale nie ma go z czym wypić, także nie będę korzystał. Tutaj co? A tu już byliśmy. Wiertarka. Dobra. Powoli będziemy wychodzili na zewnątrz. Sporo rzeczy tu zostało jeszcze. Tędy nie wejdziemy. Musimy się wrócić. O, jaka duża bombka. Kawasaki. Powoli będziemy się oddalać z tego miejsca. Tutaj jest dom, ale z tego co wiem, to on był w bardzo złym stanie. Możemy ewentualnie zerknąć tylko. Wszystko się zawaliło. Dobra. Idziemy na dół. Tu trzeba uważać. Zobaczcie. Dziura w schodach.
drewniany stół. Kolejna dziura. Muszę uważać. Opuszczonego baru, jak widzieliście, niewiele zostało. Kiedy ja widziałem pierwsze filmy, jak stamtąd wychodziły, bar był wyposażony w cały alkohol, pełne butelki w kartonach i to kilkanaście kartonów. Teraz nie było już nic, ale pięknie tutaj. Dobra, myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć eksplorację i powoli oddalić się do auta. Kolejna wyprawa dobiega końca, także żegnam się już z wami i do zobaczenia w następnej wyprawie. Trzymajcie się.